No i kolejny temat, Szanowni Państwo, to chcielibyśmy Państwu przekazać informację o tym, że jesteśmy w trakcie realizacji zadania pod nazwą budowa basenów letnich w Starachowicach. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji to zadanie realizuje. I dzięki zaangażowaniu i dyrektora, i pracowników mamy naprawdę praktycznie wszystkie etapy już dograne na ostatni guzik, to znaczy wybraną firmę, która dostarczy i zamontuje baseny, wybraną firmę, która wykona i zamontuje pomosty, wybraną firmę, która wykona remont łazienek, wybraną firmę, która dostarczy nam ogrodzenie, zakupione parasole, leżaki, zakupione oprzyrządowanie, które jest niezbędne do tego, żeby wykonać baseny letnie, wykonane przy łącze, wykonaną podbudowę praktycznie już zakończoną i wszystko wskazuje na to, że zgodnie z harmonogramem baseny letnie w Starachowicach będą uruchomione w lipcu bieżącego roku i tak jak mówiłem, będą to baseny typowo rekreacyjne, takie, których w najbliższej okolicy w powiecie skarżyskim, starachowickim, szydłowieckim i tej części powiatu kieleckiego, ziemskiego od strony Starachowic nie ma, więc mamy nadzieję, że frekwencja na tych basenach letnich również dopisze. W kontekście tego, że w tym roku nieczynne będzie kąpielisko na zbiorniku Lubianka w związku z remontem jazu wodnego, które wykonuje Starostwo Powiatowe, myślę, że baseny letnie będą w naszym mieście cieszyły się dużą popularnością.